Ze mną Maciej Kubasik, najmłodszy adept startu Gniezno, czy Dawid jest od ciebie młodszy? Młodszy. Ty jesteś. No, czyli prawie najmłodszy, razem z Dawidem Domkiem, dwóch najmłodszych, powiedzmy tak, adeptów. Masz ze sobą już pierwszy debiut w barwach startu Gniezno. No. Na treningu z Polonią Wybierz, jak ci się jeździło? Dobrze, ale nie taki sprzęt, jak powinien być. No, sprzęt jeszcze pewnie pozostawia sporo do życzenia. Adrian tutaj gała z nami i się śmieje zza kadru. Dzień dobry. Nie widać cię, czekaj. To jest Adrian. Dzień dobry. Za nami plakat reklamujący mecz Lokomotiv Start. Jeszcze w tym meczu nie jedziesz, ale miejmy nadzieję, że wkrótce jeszcze przyjdzie czas na ważniejsze mecze niż treningi punktowane. No, myślę, że tak. Nie wiem, będę takich jeździł w zawodach, to chyba nic nie osiągnę. Muszę coś wiedzieć. Liczą się występy. Dobrze, czyli jakieś... miejmy nadzieję, że jeszcze teraz dużo występów jeszcze w treningach punktowanych, w meczach. No i przede wszystkim, myślę, zawody młodzieżowe. No. Trzeba jeszcze objechać jakieś, jak będą. Jeszcze myślę, że zawody młodzieżowe są jakieś zestawy po młodzieżowym mistrzostwa Wielkopolski, w każdym razie jeszcze będą szanse na występ, miejmy nadzieję. Co, Adrian? Adrianek jaki zadowolony. Adrian się cieszy, dzisiaj pomagasz, słyszałem Adrianowi. Nie? Nie pomagasz. Bo mnie nie lubi. Adrian nie zasłużył sobie na pomoc. Dobrze, w każdym razie dziękujemy, zapraszamy na kolejny odcinek W25 i zapraszamy na mecz z Lokomotivem Dauga Fields. Adrianek, Adrian reklamuje jednego z partnerów. Także Lokomotiv Dauga Fields, sobota wyjątkowo, przypominam, godzina 18, a ze mną był Maciej Kubasik, pseudonim Józek.